I są ubrani. To prosimy tutaj bliżej do nas. Zapraszamy bardzo serdecznie bliżej. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich Państwa bliżej. Piękny wrześniowy sobotni poranek. Wita nas tu cudną pogodą. Jako uczestników 10 już rajdu kraszewskiego. Jest to rajd organizowany przez Centrum Informacji Turystycznej w strukturach Bielskiego Centrum Kultury do Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. Gromadzi rokrocznie dziesiątki aktywnych, nie tylko zapalonych, rowerzystów w każdym wieku. Jeżdżą dziadkowie, rodzice i wnuki. Organizację rajdu wspiera mnóstwo firm i instytucji. Bardzo chciałbym podziękować pani Małgosi Rafał, kierownikowi Bielskiego Centrum Informacji Turystycznej, panu Zbyszkowi Kapeli i jego współpracownikom w Bielskim Centrum Kultury, ale także kilku firmom i stowarzyszeniom z Białej Podlaskiej. To sponsorzy dzisiejszego rajdu, jak firma Bielskie Wodociągi i Kanalizacja, nasza miejska spółka, jak Muzeum Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, pan wójt gminy Wisznice, Piotr Dragan, który zawsze robi przyjemny przystanek z atrakcjami w drodze do muzeum, ale także biura podróży, pan Władysław Zaciura, wyposażający nas w auto serwisowe, miejska spółka MZK, która zapewnia autobusy zabierające tych z nas, którym wystarczy ten 60-kilometrowy kawałek w jedną stronę. Jeszcze raz im wszystkim bardzo dziękuję i życzliwości pogody, która w tym roku wyjątkowo umili nam ten czas. Podobno jak co roku, zawsze jest zamówione. Różnie się zdarzało, widocznie mieliśmy problemy z komunikacją z niebem, ale dzisiaj niezawodna. Jubileuszowa edycja rajdu z Białej Podlaskiej do Romanowa szlakiem Józefa Ignacego Kraszewskiego miała być wydarzeniem wyjątkowym. I ono rzeczywiście jest, ponieważ dziesięcioletnie doświadczenie w tym zakresie daje nam poczucie dobrze spełnionego obowiązku, ponieważ osoby, które biorą udział w rajdzie, cenią sobie aktywny sposób spędzania czasu, a także łączymy to cudownie z popularyzacją Józefa Ignacego Kraszewskiego, postaci, która jest ogromnie ważna dla Białej Podlaskiej, postaci, która nieopodal Białej Podlaskiej w Romanowie jest jedyne w Polsce muzeum biograficzne pisarza i nie sposób, aby miasto Biała Podlaska i instytucje, które są skupione w jej ramach, nie zorganizowały, nie uczciły takiego faktu właśnie sobotni, piękny, słoneczny wieczór. Także dzień, bo wieczorem będziemy wracać. Impreza jest całodniowa. Wyjeżdżamy, proszę Państwa, z Białej Podlaskiej do Romanowa. Zwiedzamy miejsca, które są atrakcyjne i turystycznie, ale też mają walory historyczne. Wobec tego cieszymy się bardzo, że impreza się cieszy dużym zainteresowaniem. W tym roku ze względu na pandemię musieliśmy wprowadzić pewne ograniczenia, dlatego też no, przykro nam bardzo, że nie jedzie. Musieliśmy sobie zrobić założenia. Te założenia nieco żeśmy poluzowali, ponieważ sytuacja się zmieniła. Wtedy, kiedy przystępowaliśmy do organizacji imprezy, wtedy byliśmy niestety w żółtej strefie. Ta sytuacja się zmieniła i dzięki temu mogliśmy zaprosić więcej uczestników. Z końcem września będziemy się cieszyli z medalu, czy nie. To naprawdę pokazaliśmy się jako bardzo fajna społeczność naszego miasta. Jeszcze raz serdecznie Wam za to dziękuję. Na wszystkich rajdach byłem do Romanowa. I na wszystkich rajdach wracałem też z powrotem. Także nie tylko w jedną stronę, a w drugą. Tak jak widać, tu Zakład Ślusarski to jest mój samochód z moim kierowcą, który też co roku jeździ. Tak się w razie czego, jeżeli komuś się zepsuje rower, czy trzeba będzie napompować powietrza, to zawsze służymy pomocą. Jak trzeba gdzieś kogoś zabrać, bo ktoś się przewrócił, to też tak samo może. Jest oprócz kierowcy jest 6 miejsc siedzących, także można w każdej chwili zabrać. A ja reprezentuję parafię Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Białej Podlaskiej przy ulicy Brzeskiej 33. I oczywiście nie tylko na te rajdy wybieramy się, ale wybieramy się na różne. No, my to nazywamy pielgrzymki, bo z nami zawsze jedzie ksiądz. I w tym roku była 14. pielgrzymka rowerowa do Sokółki w województwie podlaskim. Ja nazywam białostockim, bo dla mnie tak jakoś mniej więcej wygodnie, bo Podlasie to ja uważam, że jest tutaj. O, ale byliśmy na Litwie, byliśmy 3 razy, byliśmy na Łotwie w Rydze, w Kamieńcu Podolskim byliśmy 2 razy na Ukrainie, nawet do Kijowa żeśmy dotarli kilka lat temu, do Częstochowy i po terenach Białorusi około 4 razy. Tegoroczny rajd odbywa się w czasie, gdy Biała Podlaska aktywnie uczestniczy w rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski. Większość z uczestników już z pewnością ma zainstalowaną aplikację darmową, a ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, zostaną przez nas o to dzisiaj poproszeni. To zabawa.
Ale jest czymś wspaniałym, że wśród 44 rywalizujących miast, prawie w połowie tej trwającej miesiąc rywalizacji, Biała Podlaska znajduje się na mocnym trzecim miejscu. Dziękuję pięknie wszystkim bialczanom i naszym przyjaciołom, którzy kręcą dla Białej Podlaskiej. Pojechamy! Asekruje aniele, nie? I fajnie. Thank you.